Dzień dziecka sprzed dekady. Jak zwykle działo się bardzo dużo. Autorami pomysłu i wykonawcami malowideł są studenci programu wymiany międzynarodowej Erasmus oraz żacy z Politechniki. Projekt Hol Erasmusa powstał, aby poprawić trochę życie dzieci w szpitalach, aby zmienić ich świat na nieco bardziej kolorowy. Wszystkie działania, które tworzymy jako ESNI, mają na celu zaangażowanie studentów zagranicznych w życie naszej społeczności. Dziś odsłonięto tabliczkę upamiętniającą działalność studentów. Dyrekcja szpitala przekazała również informacje na temat postępów prac rewitalizacyjnych. Póki co wszystko idzie zgodnie z planem. Zgodnie z założeniami też konserwatora, pierwszy budynek, ten który widzimy, C9, to jest budynek alergologii, zostanie oddany do 30 września 2013 roku. Następnie budynek poradni specjalistycznych, B3, B4 tak zwany. W przyszłym roku zakończy się remont budynku administracji przy ulicy Piłsudskiego. Oraz dwa budynki połączone ze sobą razem, czyli dawna otolaryngologia, gdzie będzie blok operacyjny tylko i wyłącznie. I ostatni budynek w kolejności, budynek dawnej neurologii, gdzie będą łóżka do tego oddziału otolaryngologicznego. Zrewitalizowany szpital nadal będzie służył małym pacjentom. To na pewno na dzisiaj nie wygląda tak, że będziemy tutaj budowali oddział duży, bo to nie ma takiej potrzeby w tej chwili. Będzie to nastawione na pomoc doraźną i poradnie, których będzie tutaj ponad 16 w sumie. Prace mają zakończyć się w połowie przyszłego roku. Koszt inwestycji łącznie z wymianą instalacji to prawie 30 milionów złotych. Pomnik upamiętnia martyrologię więźniów obozu, który na tym terenie działał od grudnia 1942 roku do stycznia 1945. Według historyków przebywało tu od kilku do kilkunastu tysięcy dzieci, które nie mogły czerpać tej radości, które nie mogły się przytulić do rodziców, które zaznały tylko cierpień, bólu, głodu, katowania. O tych dzieciach też trzeba pamiętać. Właśnie w dniu 1 czerwca, dzisiaj, uczcić właśnie te nasze dzieci i przypomnieć może też i więcej faktów z historii tego obozu, bo rzeczywiście trochę mało łodzianie wiedzą na temat tego obozu. Przy pomniku martyrologii dzieci zgromadzili się przedstawiciele wielu stowarzyszeń i ugrupowań politycznych. Pod pękniętym sercem zawalono znicze i złożono kwiaty, by uczcić pamięć najmłodszych ofiar II wojny światowej. Wymyślimy sobie stópki naszego pingwinka. One nie muszą być idealne, mogą być śmieszne, mogą mieć jeden paluszek. Warsztaty pod hasłem Pingwiny z tkaniny okazały się fantastyczną przygodą, przy której bawili się zarówno najmłodsi, jak i pomagający im rodzice. Ja jestem z dwójką dzieci, ale mamy problem z nożyczkami, bo to są nożyczki dla praworęcznych, a obie są leworęczne, więc muszę pomagać. Skoro semafor, to wzorem dla dzieciaków była jedna ze stworzonych tu postaci, tym razem mały pingwin Pikpok. Generalnie teraz warsztaty włókiennicze, tworzymy maskotki, pokazujemy dzieciom, co to są materiały, że nasza łódź jest włókiennicza, że ma to wspólny mianownik. Warsztaty plastyczno-muzyczno-ruchowe dla maluchów trwały w Muzeum Animacji przez cały dzień. Semafor zaprasza dzieci do wspólnej zabawy również jutro na godzinę 12:00.